Cześć, nazywam się Dariusz Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i chciałem Ci powiedzieć parę zdań o badaniach uczniów we Wrocławiu w sezonie 2020. Przez to, że był COVID, to wszystkie przychodnie o tych badaniach zapomniały, natomiast siłą rzeczy uczniowie w końcu pokończyli szkoły podstawowe i starają się troszeczkę wyżej do techników, do różnych szkół profilowanych i niestety przez to zamieszanie z wirusem, z koronawirusem tak naprawdę nie ma gdzie tych badań zrobić. Okazało się, że przychodnie, które zostały wyznaczone czy wzięły udział w jakimś postępowaniu, które dopuściło do badań bezpłatnych, terminy mają na wrzesień, terminy mają na koniec września, a nawet na październik, także dzwonienie tam mija się praktycznie z celem, ewentualnie pójście o jakiejś godzinie 4, 5 rano, żeby ustawić się w kolejce i zarezerwować miejsce. Natomiast tradycyjnie moja firma urlopów w sierpniu i na początku września nie planuje, także może spokojnie zgłosić się ze skierowaniem ze szkoły na ulicę Kmicica 1A i takie badanie będzie przeprowadzone. No niestety moja firma robi to odpłatnie, także jeżeli chcesz się zarejestrować, to albo zadzwoń na 601 775 123 601 775 123 albo zarejestruj się internetowo, link daję Ci tutaj w opisie tego wideo i też istnieje możliwość zdalnego zarejestrowania się, rejestracji tak zwanej elektronicznej, internetowej, czy jakkolwiek byś ją nie nazwał. Także na tym kończę i jeżeli jesteś z Wrocławia lub z województwa wrocławskiego lub szkołę wybrałeś sobie we Wrocławiu, to zapraszam Cię w sierpniu i we wrześniu 2020 roku. Moja przychodnia jest czynna, tak jak Ci powiedziałem, jest odpłatnie, ale szybko, krótko na temat. Musisz tylko mieć skierowanie ze szkoły, abym Cię właściwie mógł ocenić, jakich badań wymagasz. Także na tym kończę. Jeszcze raz powtarzam, link do rejestracji internetowej w opisie do tego wideo i do zobaczenia wkrótce.